Witamy w kolejnym odcinku podcastu Wojenne Historie. Witają Was Kamil Kawalec i Norbert Bączyk. Co tydzień przybliżamy Wam szereg zagadnień oraz obalamy wiele mitów związanych z II wojną światową. Nasze odcinki powstają na bazie własnych, długoletnich badań naukowych, wertowania tysięcy stron, zarchiwizowanych meldunków wojskowych, wreszcie publikowania książek i artykułów. Ten podcast istnieje dzięki zaangażowaniu i niezwykłej hojności naszych patronek i patronów, za co im bardzo dziękujemy. Jeżeli Ty też uważasz, że warto zostać naszym patronem, możesz wesprzeć nas wpłatą w serwisie Patronate pod adresem patronate.pl, łamane na podcast wojenne historie. Norbert, wielokrotnie już w naszych odcinkach przewijał się taki motyw dotyczący tego, że sama postać Hitlera, jako polityka, no nie dała się racjonalizować, nie dała się ujmować w tych takich kategoriach, do której przyzwyczajeni byli politycy, czy które stosowali politycy ówczesnej Europy. Cała ideologia, właściwie nazistowska, narodowo-socjalistyczna, była tak dziwna, pokręcona i nieracjonalna, że właściwie nie dało się współpracować z Niemcami jako państwem, gdzie ta narodowo-socjalistyczna ideologia była jakby ideologią państwową. Ale czy nie uważasz, że tą nieracjonalność zarówno Hitlera, jak i stworzonej przez niego ideologii, najlepiej tłumaczą korzenie tego, skąd wzięła się ta ideologia i skąd właściwie wziął się Hitler jako polityk, jako ideolog? Mam tu na myśli to, co go ukształtowało. Jakie są korzenie tej dziwnej, abstrakcyjnej, nieracjonalnej ideologii hitlerizmu czy też nazizmu? Tak, rzeczywiście, to jest dosyć istotne i ważne pytanie, które można by uprościć hasłem: skąd wziął się Hitler? Hitler jako polityk, Hitler jako ideolog. I to jest o tyle ważne pytanie, które nadal wielu historyków, wielu badaczy sobie zadaje, dlatego że to, jakie miał poglądy, kształtowało jego decyzje, kształtowało jego czyny jako kanclerza Rzeszy Niemieckiej. Najpotężniejszego państwa ówczesnej Europy, i koniec końców doprowadziło do II wojny światowej i do tej masy nieszczęść. I to pytanie, skąd wziął się Hitler, jest. Fundamentalne dla zrozumienia przyczyn zagłady, dla zrozumienia przyczyn wybuchu II wojny światowej, ale również to zrozumienie irracjonalności nazizmu jest ważne, żebyśmy sobie uświadomili, czy to było państwo i czy to była ideologia, państwo w rozumieniu Rzeszy Niemieckiej rządzonej przez Hitlera, z którym to państwem można było prowadzić długofalowo znormalizowaną politykę, czy też wprost przeciwnie. To znaczy, z racji tego, że do władzy w Niemczech doszła taka grupa szaleńców, nie tylko jak Jakiekolwiek racjonalizowanie, ale sensowne planowanie przywódców innych państw było tak naprawdę w jakimś zakresie bezproduktywne, bo koniec końców Hitler, rozumujący wyłącznie pojęciami siły, albo mógł zwyciężyć, albo mógł zginąć. To był system zero-jedynkowy. Natomiast oczywiście, kiedy Hitler doszedł do władzy w roku 1933, kiedy sprawował władzę w Niemczech, to w różny sposób starano się tego Hitlera racjonalizować. By zrozumieć motywy działania określonych ludzi u władzy, powinniśmy wiedzieć, z jakich nurtów ideowych ci ludzie się wywodzą, jaki system wartości sobą reprezentują i co koniec końców pchnie ich lub nie pchnie ich do czynów skrajnych, takich jak wojna. I wielokrotnie to powtarzam, że Hitlera nie dało się racjonalizować. On nie był klasycznym politykiem i wyznawał ideologię, która nie dawała się racjonalizować, co nie znaczy, że nie można je sklasyfikować i opisać. No ale to był olbrzymi problem, dlatego że w pewnym momencie najpotężniejszym państwem Europy zawładnęła grupa szaleńców, co skutkować musiało i skutkowało tym, że wywołali oni najkrwawszy konflikt w historii ludzkości ale Hitler około roku 1920 jako dopiero startujący polityk, on już był w wymiarze swoich idei całkowicie ukształtowany. On potem przez 25 lat nie zmienił nic już w swoim postrzeganiu świata, ale zanim się ukształtował w roku 1920, on i jego poplecznicy w okresie młodości byli kształtowani określonymi ideami i to one jakby ich stworzyły. To znaczy musimy zrozumieć, że II wojna światowa to jest prawie połowa XX wieku. A nazizm to są lata XX i 30. XX wieku. Ale tak naprawdę podwaliny tej ideologii wywodzą się z wieku XIX. Każdy polityk, każda ideologia, każdy nurt polityczny działa w określonych uwarunkowaniach, działa w określonym środowisku. Narodowy socjalizm nie mógł zaistnieć nigdzie indziej jak w Niemczech, mimo że pod wieloma względami jest to ruch rewolucyjny zbliżony do komunizmu czy faszyzmu. Dlatego, że faszyzm, komunizm, te ideologie, były w pewnym zakresie odpowiedzią na wielkie zmiany społeczne XIX wieku, na wielką rewolucję przemysłową, na gwałtowne i wyraźne rozwarstwienie społeczne. Nazizm nie mógłby zaistnieć nigdzie indziej poza Niemcami. To znaczy, nie mógł być włoskim faszyzmem, nie mógł być jakąkolwiek inną odmianą nacjonalizmu. Nie mógłby zaistnieć, nie wiem, w Turcji, w Albanii czy w Argentynie. Co zatem było takiego charakterystycznego dla tych Niemców, że nazizm zafunkcjonował właśnie tam? Nazizm stanowi mieszankę. Różnych nurtów i poglądów, różnych ideologii, ale jego cechami charakterystycznymi jest to, że opierał się na bardzo specyficznym odłamie niemieckiego nacjonalizmu. Hitler był przedstawicielem nurtu zwanego folkizmem. Ten folkizm to był ruch, który odwoływał się do mitycznych czasów szczęścia, kiedy wszystko miało swoje właściwe miejsce i odwoływał się do idei niemieckich filozofów. Tutaj przede wszystkim do Hegla, który głosił ideę duchu narodów, także odwoływał się do idei pranarodu i paradoksalnie również do niemieckiego antysemityzmu, który był bardzo silny w pewnych kręgach już w wieku XIX. Bo oczywiście w Niemczech dominowały nurty racjonalne, jak w każdym innym państwie. Jak w każdym innym państwie pojawiali się tam również ludzie głoszący zupełnie irracjonalne poglądy, przeświadczenie o tym, że istnieje jakiś jedyny ustalony porządek rzeczy, do którego należy dążyć, czyli pewna niezmienność zdarzy. I folkiści uważali, że człowiek, Niemiec, Germanin powinien powrócić do takiego stanu idealnego kontaktu z przyrodą, odrzucić nowoczesność, odrzucić kapitalizm i odrzucić obcych. Obcość utożsamiali przede wszystkim z Żydami. Uważali, że Niemcy mają tak zwaną czystą krew. To znaczy, to nie była żadna nowość, to nie Hitler to wymyślił. On to po prostu przyjął, on uznał, że tak jest naprawdę, że to jest właściwy kierunek. I Hitler rodził się w Niemczech, w których istniała tak zwana ADV, All Deutscher Verband, czyli Związek Wszechniemiecki. To była taka właśnie organizacja folkistowska, która głosiła wszystkie te fundamentalne poglądy które potem zobaczymy w ideologii Hitlera. A jak dużą organizacją była ta organizacja? Czy to był po prostu jakiś taki mały, e, mała grupa kanapowych polityków, czy też po prostu to był jednak masowy ruch funkcjonujący w całych Niemczech? Statystycznie, jeżeli spojrzymy na liczbę członków ADV, to było maksymalnie kilkadziesiąt, no sto parę tysięcy osób. Natomiast on był organizacją, która zrzeszała turbonacjonalistów. I musimy sobie uświadomić, że na przełomie XIX i XX wieku turbonacjonalizm był w modzie. Nie tylko w Niemczech. Wówczas panowała gorączka kolonializmu i Niemcy chciały dołączyć do innych mocarstw Europy, przede wszystkim do Francji, a przede wszystkim do Wielkiej Brytanii, w tym wyścigu o kolonię. I jedną z kluczowych postaci ruchu ADV był karl. Peters. To był awanturnik, ale też badacz Afryki i kolonizator Afryki. To był człowiek, który troszeczkę wbrew Bismarckowi i rządowi w Berlinie, przekonał Niemców przez wpływ medialny do tego, że warto rozbudowywać potęgę kolonialną Niemiec. I Karl Peters był totalnym rasistą. Uważał, że jedna rasa dominuje nad drugą, i on budował krwią mieszkańców Afryki tą potęgę niemieckiego kolonializmu w Afryce. On żył w drugiej połowie XIX wieku. Umarł w roku 1918. On już w Niemczech pod koniec swojego życia był wyklinany za liczne przestępstwa i nadużycia, jakich dopuszczał się w Afryce. Ale ten człowiek właśnie był z jednej strony propagatorem niemieckich zdobyczy kolonialnych, ale z drugiej strony głosił teorię higieny rasowej i zakazu mieszania tzw. krwi germańskiej z niższymi rasami nie tylko z mieszkańcami Afryki, ale też z Polakami, Żydami czy innymi nacjami wschodniej Europy. I Karl Peters swoimi poglądami i swoimi czynami wpływał na młodego Adolfa Hitlera i nie tylko na Adolfa Hitlera, tylko na całą grupę ludzi, którzy potem będą tymi prominentnymi działaczami narodowego socjalizmu. Bo rozumiem, że to była postać znana w Niemczech medialnie, chociażby. Tak, oczywiście. Znana medialnie i niezwykle kontrowersyjna, bo my często używamy takich wielkich uproszczeń, na przykład mówimy Niemcy to albo Niemcy tamto, ale musimy sobie uświadomić, że przecież Niemcy nie były monolitem. Że że hitleryzm to była ideologia, którą z początku przyjmowała niewielka grupa ludzi, ale ci ludzie potem zdobyli władzę i tak czy inaczej narzucili większości swoje poglądy, czy raczej zmusili tą tak zwaną milczącą większość do realizacji swojej polityki. Więc ci wszyscy przedstawiciele Związku Wszechniemieckiego, ci wszyscy folkiści, oni byli kontrowani przez różnego rodzaju inne grupy polityczne w Niemczech, ale istnieli i byli znani. Cała ideologia rasowa, stawiająca Niemców, czy raczej Germanów, na piedestale kosztem innych ras. Ta aspołeczna ideologia, ona wykształciła się zanim Hitler poszedł do szkoły. On ją po prostu przyjął. Uznał, że ona jest właściwa. Ale tak naprawdę późniejsze, na przykład, ustawy norymberskie, ta dzielenie ludzi na lepszych i gorszych, to co Hitler będzie wdrażał w niemieckim prawie, zrodziło się jeszcze przed I wojną światową, w czasopismach folkistowskich. W roku 1913 powstała taka rozprawka prawa o obcych którą po prostu Hitler potem, 22 lata później weźmie do ręki i niemal słowo w słowo przemieni w oficjalne prawo Rzeszy Niemieckiej. I właściwie wszystkie podstawowe hasła hitleryzmu były zaczerpnięte, bądź z szerokiego ruchu folkistowskiego, bądź bezpośrednio z ADV, bo nawet to podstawowe hasło Lebensraumu, tej przestrzeni życiowej, to wymyślił Friedrich Ratzel, a rozpropagował Heinrich Klass, to są ludzie ADV. Heinrich Klass, szef ADV, od z 1908 roku aż do roku 1939. On w 1912 roku, jeszcze przed I wojną światową, napisał taką broszurkę, Gdybym był cesarzem. I on powiedział, że gdybym był cesarzem, to tych wszystkich Polaków, Rosjan, Żydów usunęlibyśmy z przestrzeni życiowej na wschodzie, bo to blokuje nam, Niemcom, rozwój naszej potęgi. I Hitler czytał to wszystko, znał to wszystko. Heinrich Klaas jako szef ADV, czyli szef Związku Wszechniemieckiego, miał olbrzymi wpływ na kształtowanie się poglądów Hitlera. On był antydemokratą, po I wojnie światowej zdecydowanym przeciwnikiem Republiki Weimarskiej, tak zwanej, był antysemitą, był twórcą ustaw rasowych. Więc można wskazać z imienia i z nazwiska konkretnych ludzi, którzy wprowadzali do przestrzeni publicznej te hasła rasowe, tej budowy przestrzeni życiowej na wschodzie. To wszystko są hasła z przyłączeniem, XIX i XX wieku, jeszcze z czasów cesarstwa. Hitler, chociaż był obywatelem monarchii Habsburgów, utożsamiał się w pełni z tymi hasłami, poglądami, które były modne w cesarstwie niemieckim. Nie w monarchii habsburskiej, chociaż tam również działali odpowiedni ideolodzy, o czym za chwilę, natomiast właśnie utożsamiał się z taką nacjonalistyczną, antysemicką, rasistowską, darwinistyczną w rozumieniu darwinizmu społecznego ideologią. A czy to takie hasło niemalże fundamentalne, stojące u postaw całego nazizmu, na której Hitler w jakiś sposób oparł swoją politykę, że światem Rządzi spisek żydowski, czy to też już funkcjonowało przed Hitlerem? Tak, to są wszystko hasła jeszcze XIX-wieczne. Przecież tak naprawdę ci najwięksi ideolodzy rasy panów i ci najwięksi ideolodzy antysemityzmu to są ideolodzy, którzy żyli albo w wieku XIX, albo na przełomie wieku XIX i XX. To Paul de Lagarde, żyjący w XIX wieku, on sformułował ten obrzydliwe określenie, że Żydzi to robactwo. To on również rzucił to równie obrzydliwe. Bo kamuflujące zamiar zagłady hasło Żydzi na Madagaskar. Houston Stuart Chamberlain sformułował na piśmie teorię rasy panów w roku 1899, czyli kiedy Hitler miał lat 10. Innymi słowy, ta ideologia istniała przed Hitlerem. Ale czy te poglądy w takim razie można uznać za najbardziej skrajne poglądy polityczne, ideologiczne, funkcjonujące wtedy w Cesarstwie Niemieckim? Tak, oczywiście. Pamiętajmy, mimo że na przykład antysemityzm zataczał w Niemczech, Relatywnie szerokie kręgi, to tak skrajna ideologia, tak skrajne poglądy, to była ekstrema, to był zupełny margines poglądów społecznych. W Niemczech, które liczyły dziesiątki milionów ludzi, aktywnie takie poglądy wspierało kilkadziesiąt tysięcy ludzi. Nie było katalizatora, który pchnąłby taką ideologię do przodu. W Niemczech cesarskich, w państwie prawa traktowano takie poglądy jak poglądy niegroźnych wariatów. Oczywiście zasięg Karla Petersa był nieporównywalnie większy, ale nie tak skrajnie i nie tak absurdalnie teorie rasowe, jak jednak głosili folkiści, bo dla nich istniał ideał człowieka. To był wysoki, niebieskooki, blondyn z północnej Skandynawii, którego konfrontowali w tej swojej rasistowskiej wizji z tym podczłowiekiem, gdzie najgorszym tym porównaniem miał być semita. No i to pojęcie Aryjczyków, ludzi z północnej Europy, tych idealnych niebieskookich blondynów, którzy pochodzili z mitycznej wyspy Tule. to pojęcie propagował niejaki Guido von List i on współpracował z Józefem Lancem Leibenfelsem. To był taki były zakonnik, który wydawał pismo Ostara i von List i Leibenfels, oni największe wywarli na Hitlerze piętno. Hitler czytał pismo Ostara, to jest pismo, które wydawano między 1905 a 1917 rokiem. To właśnie w Ostarze Hitler dowiadywał się o tym, że Niemcy to rasa panów, że istnieją mityczni Aryjczycy, którzy muszą się skonfrontować z Semitami, że naród niemiecki jest gnębiony, ale może odzyskać swoje dawne ziemie, musi podbić Europę itd. itd. Młody człowiek, mieszkający w Wiedniu, w tamtych latach, chłonął taką nacjonalistyczną niemiecką propagandę naprawdę słabego nurtu. I to była gazeta, którą czytała niewielka grupa ludzi. Właściwie nikt nie wiedział, kto to jest von List albo kto to jest Josef Lanz Leibenfels. Potem zresztą, kiedy Hitler stał się kanclerzem, kiedy doszedł do władzy, nie chciał przyznać się do tego, że to nie są jego poglądy, tylko że został ukształtowany przez tych ludzi. I mimo, że oni prosili go o protekcję, oni prosili go o stanowiska, on stopniowo, łagodnie, jak na hitleryzm, absolutnie łagodnie, wyciszał ich politycznie, społecznie czy publicznie. Koniec końców doszło do tego, że Hitler zlikwidował ADV w roku 1939, bo nie chciał mieć żadnej konkurencji ideologicznej. Wszyscy powinni być w partii, w Narodowo-Socjalistycznej Partii Robotników i takie ruchy jak ADV czy tacy ludzie jak Leibenfels, no nie byli groźni, ale podważali niemal już boski status firera. Zresztą, nawiasem mówiąc, nawet samo pojęcie wodza przecież było zaczerpnięte. Hitler, nawet swastykę, symbolikę nazistowską, czerpał właśnie od tych ludzi, z ich gazet, z ich przemówień, z ich ikonografii, nawiązującej do tego mistycyzmu germańskiego. A w takim razie, co było tym katalizatorem, że te skrajne, najbardziej skrajne poglądy funkcjonujące w cesarstwie niemieckim zaczęły nabierać rozgłosu? Dużo większego niż wcześniej. Hitler jako młody człowiek nie znał zbyt wielu folkistów, bo było ich po prostu mało. Nie znał wielu takich ludzi jak on. Natomiast potem wybuchła I wojna światowa. On poszedł walczyć jako żołnierz i Hitler potem mówił, że ukształtowała go I wojna światowa, ale nie tyle co wojna go ukształtowała, tylko jej wynik. Przegrana w walce. Nie Niemcy wyszły z wojny pokonane, ale z przeświadczeniem, że zostały potraktowane źle, że wynik wojny jest niesprawiedliwy. Narodził się rewanżyzm, poczucie hańby. To potężne siły, gdzie naród o silnym patriotyzmie i nawet silnym nacjonalizmie został pokonany, w jego własnym niemaniu został upokorzony, mimo że zwycięzcy potraktowali go tak naprawdę relatywnie wspaniałomyślnie. I właśnie klęska w I wojnie światowej była katalizatorem powstania w Niemczech Niemczech całej masy dziwnych organizacji folkistowskich, gdzie zebrała się cała masa ludzi o poglądach podobnych do Hitlera. Już w roku 1918, 19 i 20, no weszli do tej dziwnej polityki, bo mówimy o dziwnych ruchach społeczno-politycznych, wszyscy prominentni, późniejsi działacze narodowo-socjalistyczni. I wszystkie te organizacje. Z jednej strony chciały obalenia demokracji, chciały rewizji traktatu wersalskiego, a z drugiej strony wszystko zrzucały na Żydów, na ten domniemany spisek żydowski i uważały, że Niemcy są narodem panów, który powinien przewodzić Europie. To wszystko bazowało na poglądach sformułowanych jeszcze w wieku XIX. Natomiast w roku 1918 i 19 powstało kilka takich efemerycznych organizacji, jak na przykład niemiecko-folkistowski Związek Obronno-Zaczepny. Tam pojawiają się ludzie na przykład tacy jak Reinhard Heydrich, sam zresztą będący częściowo pochodzenia żydowskiego, skrajny antysemita, skrajny niemiecki turbo człowiek, którego potem świat zapamięta jako twórcę tego bezpośredniego już procesu mechanicznej zagłady. I on przejdzie potem do Narodowych Socjalistów, właśnie z takiej dziwacznej organizacji, która się nazywała Niemiecko-Foltkistowski Związek Obronno-Zaczep. Powstaje też dosyć intrygujące Towarzystwo Tule, nawiązujące do mitycznej krainy na północnym obszarze Europy, z której mieli wywodzić się podobno Germani, którzy nie mieli wcale przybyć gdzieś z Azji w ramach wędrówek ludu, tylko mieli, można by powiedzieć, że z kosmosu spadli na tą mityczną północną krainę. Od razu idealnie ukształtowani. Z naszej perspektywy takie poglądy dzisiaj wydają nam się co najmniej śmieszne, ale być może ci ludzie w to wierzyli. Tutaj Mówimy o tym pierwastku irracjonalizmu, bo to jest cecha immanentna wszystkich ruchów folkistowskich. Więc my nie możemy racjonalizować ruchu, który swojej idei jest irracjonalny. Na przykład tworzy się tak zwane Towarzystwo Artamanów, które no, ma naprawdę już kompletnie kosmiczne poglądy i które w ramach tej wizji tworzenia nowej rasy aryjskiej proponuje hodować nowych ludzi. To właśnie ten koszmar II wojny światowej, na przykład to wywożenie polskich dzieci, blondynów o niebieskich oczach, germanizowanie małych dzieci polskich, bo wyglądają jak Aryjczycy, ta cała koncepcja płodzenia idealnych ludzi, to jest pokłosie istnienia Towarzystwa Artamanów. I można by powiedzieć, że to jest organizacja, którą szybko wchłonął nazizm, która historycznie można powiedzieć nie odegrała niby żadnej roli, ale jak zobaczymy, że w tej niewielkiej organizacji byli ludzie tacy jak Heinz, Himmler, czy Rudolf Hess? To zrozumiemy skąd potem, 20 lat potem, będą się brały takie dziwne domy, gdzie będzie się próbowało tworzyć genetycznie nowego człowieka, albo skąd weźmie się na przykład komendant obozu koncentracyjnego z Auschwitz. To naprawdę nie był normalny człowiek, który był zwykłym urzędnikiem i nagle został szefem obozu zagłady, tylko to był szaleniec, który 20 lat wcześniej z Himmlerem należał do organizacji, która się zastanawiała, jak metodą doboru stworzyć idealnego człowieka. A tego nieidealnego po prostu usunąć, czyli zamordować. To nie jest tak, że Hitlerowi, Himmlerowi, Hessowi takie pomysły nagle wpadły do głowy gdzieś w 1939 albo w 1941 roku, bo na przykład zaczęli przegrywać wojnę. Nie. Ideologia nazistowska była zbrodnicza u swoich podstaw, bo wywodziła się z irracjonalnych ruchów starających się stworzyć nowego człowieka i zniszczyć człowieka gorszej jakości, jak oni to mówili. I te poglądy oni mieli w czasach, kiedy nic nie znaczyli, kiedy tworzyli kanapowe organizacje o często wręcz okultystycznym charakterze. I w takich organizacjach jak Towarzystwo Artamanów, czy właśnie jak na przykład organizacja Tule, no to tam swoimi poglądami dzielili się ludzie z kraju. No w organizacji Tule był Rudolf Hess, tym razem mówię o tym Rudolfie Hesie, który był jednym z czołowych przywódców NSDAP. Hans Frank, późniejszy generalny gubernator, Juliusz Streicher. Czy Alfred Rosenberg, jeden z ideologów nazizmu, który również podkreślał konieczność jakby zdobycia przestrzeni życiowej na wschodzie kosztem narodów wschodnich, i zresztą potem Rosenberg był ministrem terenów okupowanych na wschodzie i był odpowiedzialny za niezliczone zbrodnie, które się tam dokonały. Czyli widzimy różnego rodzaju organizacje, czasami krótko istniejące, czasami bardzo egzotyczne, które między 1918 a 1922 rokiem grupują wszystkich lub prawie wszystkich przyszłych czołowych nazistów. Ale to są organizacje w jakimś zakresie absurdalne, głoszące kompletnie irracjonalne poglądy. I gdyby nie Hitler, to tak naprawdę ci ludzie pozostaliby pozornie niegroźną efemerydą niemieckiego życia politycznego, ponieważ niemieckie społeczeństwo nie podzielało tak radykalnych, tak absurdalnych poglądów rasistowskich i poglądów ludobójczych. W takim razie, Robert, jak do tego doszło, że ta cała zbieranina ludzi o jakichś zupełnie skrajnych i dziwnych poglądach zebrała się w jedną partię i udało im się narzucić swoją wolę reszcie narodu niemieckiego? Hitler powiedział później i napisał to w Mańkam, że jak skończyła się wojna, a Niemcy ją przegrały, to on postanowił zostać politykiem. I takich partii skrajnych było w Niemczech wiele. Najpierw to Hitler zaistniał w partii niemieckich robotników, Deutsche Arbeiterpartei, a potem przekształcił to w NSDAP, czyli w Narodowo-Socjalistyczną Partię Niemieckich Robotników. Tylko ruch robotniczy lub ludowy mógł mieć charakter masowy. I Hitler odwoływał się nie tylko do resentymentów po przegranej wojnie, ale on również odwoływał się do strachu mas, które poczuły się niepewnie w niestabilnym środowisku. Bo komunizm, faszyzm, nazizm one odwoływały się do mas, nie odwoływały się do rozumu, odwoływały się do emocji, podkreślając to, że państwo musi zapewnić każdemu swojemu obywatelowi, oczywiście jeżeli on, Spełnia oczekiwania bycia właściwym obywatelem, powinno zapewnić mu bezpieczeństwo, spokój, zdolność do pracy. Czyli to były wszystko hasła, które stawiały państwo w centrum, konfrontując je jakby wobec liberalizmu demokracji zachodnich. Faszyzm, nazizm to są ruchy, które negują wolność i swobodę jednostki na rzecz kontroli państwa, ale w zamian za to obiecują, że to państwo będzie o człowieka dbać. Jak zobaczymy na hasła, na punkty programowe nowej niemieckiej partii NSDAP, to z jednej strony mieliśmy od razu dyskryminację, czyli od razu NSDAP miało hasło, że istnieją Aryjczycy i nie -Aryjczycy. I nie należy dyskryminować że należy zlikwidować demokrację, że należy zlikwidować wolność prasy, wolność poglądów, że człowiek ma się słuchać, że jednostka ma być całkowicie podporządkowana ideologii państwu, w zamian za co to państwo będzie o tą jednostkę dbać. Czyli zabierzemy wam wolność, damy wam bezpieczeństwo pod warunkiem, że będziecie nam posłuszni, pod warunkiem, że będziecie wpasować do tego szablonu Niemca, który uważamy za jedynie słuszny. I znowu, to były poglądy cały czas skrajne. Hitler próbował metodą niedemokratyczną dokonać zamachu stanu. Pucz w Monachium, ale narodowi socjaliści byli małą, krzykliwą, agresywną, skrajną partią, którą określamy dzisiaj jako partię skrajnie prawicową, ale ona była nie tyle co skrajnie prawicowa, co skrajnie nacjonalistyczna, dlatego że Hitler słusznie i prawidłowo mówił, że nazizm nie jest ani prawicowy, ani lewicowy. Zresztą dokładnie to samo mówił Mussolini o faszyzmie, że to jest partia eklektyczna, która łączy w sobie różne elementy z prawicy i z lewicy, z komunizmu i z nacjonalizmu. Więc Hitler próbował, tak jak wielu innych przed nim, dokonać zamachu stanu, wprowadzić swoje chore idee, ale mu się to nie udało. I ten nieudany pucz monachiński, to więzienie, no niestety były dla przyszłości Niemiec i całej Europy momentem przełomowym. Niestety, ale Hitler zrozumiał, że musi dojść do władzy poprzez uwiedzenie mas wykorzystać populizm do zdobycia władzy, jak to się mówi dzisiaj, metodami demokratycznymi, chociaż ja uważam, że twierdzenie, że Hitler doszedł do władzy metodami demokratycznymi jest nieuprawnione. Bo jednak, jeżeli twoje bojówki napadają na lokale innej partii, mordują przeciwników politycznych, uniemożliwiają agitację polityczną, niszczą nakłady wrogich gazet, dokonują różnego rodzaju aktów sabotażu, no to to z demokracją i z realnymi wyborami nie ma nic wspólnego. Bo hitlerowcy przede wszystkim rozmawiali ze swoimi przeciwnikami językiem siły, chcieli ich po prostu wyeliminować. Czyli na przykład przez to wyrażał się ten ich społeczny darwinizm, że wygrywa ten, kto jest silniejszy? Tak, dokładnie tak. To zresztą to była jedna z tych wewnętrznych sprzeczności ruchu nazistowskiego, że oni z jednej strony uważali się za rasę Panów i za wybranych Aryjczyków, ale z drugiej strony uważali, że koniec końców, kto powinien rządzić, decyduje brutalna siła. Więc to była pewna wewnętrzna niezborność tego ruchu. Ale niestety Hitler zrozumiał dosyć szybko, że nie przejmie władzy siłą karabinów niewielkiej organizacji skrajnych fanatyków tylko że musi uwieść masy. I niestety on w młodości nie tylko zaczytywał się Józefem Lancem, Leibenfelsem. Niestety nie tylko podziwiał Karla Petersa i nie tylko słuchał Guida von Lista. Dwie postaci, które bardzo w cudzysłowie, bo nieświadomie pomogły Hitlerowi w zdobyciu władzy. Jego nieformalni nauczyciele. Karl Lueger, burmistrz Wiednia. Był człowiekiem, na którym Hitler się wzorował, na budowie tak zwanego dobrego przywódcy. Lueger był oratorem, który kreował obraz samego siebie jako dobrego polityka, który kosztem własnego życia osobistego dba o Wiedeńczyków. Chociaż w rzeczywistości robił różnego rodzaju machlojki, potrafił zbudować niezwykle pozytywny obraz samego siebie. I był to jeden z nieformalnych nauczycieli Hitlera jako oratora, jako trybuna ludowego. Jako człowieka, który uwodzi mas. I Hitler bardzo dokładnie przeczytał też Psychologię Tłumu Gustawa Lebona. To jest książka, która wyszła jeszcze pod koniec XIX wieku. To jest książka, która miała w zamyśle autora przestrzegać społeczeństwo przed populizmem, przed uleganiem sugestiom i popędom poprzez tłum. Ale Hitler przeczytał tę książkę bardzo uważnie i wyciągnął z niej wnioski odwrotne do zamierzeń autora. Przekuł to, przed czym Le bon przestrzegał, w swoją siłę. Wyzorował się na wielkich oratorach z przeszłości celem uwodzenia mas. On uczył się jak być populistą. On uczył się jak budować przekaz do tłumu. Prosty przekaz. Populistyczny przekaz. Przekaz oparty na budowaniu prostych antagonizmów, na budowaniu prostych informacji. Ci są źli, ci są dobrzy. Ja wam dam proste, szybkie rozwiązania jak rozwiązać każdy problem. Kluczowe było to, żeby jednostkę zaszczuć tłumem. To jedna z podstawowych zasad nazizmu. Wszyscy muszą być tacy sami. Nie można wyrażać poglądów indywidualnych bądź przeciwstawnych. I to były lata XX i 30, XX wieku. Wtedy kształtowały się, rodziły dzisiejsze metody oddziaływania politycznego, współczesne metody budowania wizerunku, współczesna polityka kształtowała się w owych czasach, co wiązało się z rozwojem nowych środków technicznych. Najpierw radia, potem filmu, kronik filmowych, wreszcie telewizji. Czyli pojawiały się nowe metody docierania do mas. Każda partia miała swoją gazetę, oczywiście naziści też mieli swoją gazetę, ale oni organizowali wielkie meetingi, na w których przemawiali przywódcy i oczywiście najważniejszy był Hitler. Hitler wyróżniał się na tle innych przywódców narodowego socjalizmu, potrafił pociągnąć za sobą tłumy, a jednocześnie był niedostępny, był w jakimś zakresie mistyczny, odległy, dystansujący się od tłumu. Skoro Karl Lueger uczył, że przywódca musi pokazywać gotowość samopoświęcenia dla tłumu, na przykład kosztem istnienia własnej rodziny, to Hitler tak robił. Jeżeli przeczytał u Lebona, że wielki dyktator musi być zdystansowany, nie może bratać się z tłumem, chociaż może być blisko tego tłumu, to tak robił. Ten nazizm wyglądał troszkę tak, że po prostu Hitler naczytał się najróżniejszych rzeczy, przesiągł nimi jak gąbka, a potem to oddawał. Żaden z poglądów Hitlera nie był oryginalnie jego, ani swastyka w symbolice nie była jego, ani nawet partia, bo już wcześniej istniała partia, która nazywała się Niemiecką Narodowo-Socjalistyczną Partią Robotników, czyli DNSAP, on stworzył NSDAP. Wszystkie poglądy rasistowskie, antysemickie, darwinizmu społecznego, nihilizmu, relatywizmu, irracjonalizmu, to wszystko on czerpał od kogoś. Łączył po prostu różnego rodzaju elementy lewicowe, prawicowe, nacjonalistyczne, mistyczne, okultystyczne. To była prawdziwa mieszanka wybuchowa. Te poglądy zawsze były tymi najbardziej skrajnymi funkcjonującymi w przestrzeni publicznej, czy tak było? Tak, dokładnie. Mówimy tutaj, że Hitler brał wszelkie możliwe skrajności. Skrajności. Oczywiście nie brał niektórych skrajności komunistycznych, natomiast jednak brał najróżniejsze, najbardziej brutalne, najbardziej nihilistyczne, najbardziej ludobójcze skrajności. I kiedy Hitler dochodził do władzy, to on nie tylko groził państwom ościennym czy swoim wrogom w Rzeszy, mówiąc, że Niemcy muszą zrzucić kajdany Traktatu Wersalskiego. Każdy, kto analizował hitleryzm w okresie drogi do władzy, no to musiał wiedzieć, że do władzy w Niemczech dochodzą irracjonalni fanatycy, którzy mają w tym tą irracjonalność zapisaną jakby w DNA swojego postrzegania rzeczywistości. I Hitler wiedział, że on dąży do, nie tylko do rzucenia kajdan traktatu wersalskiego, ale do podboju Europy, do wyrugowania słowian, Żydów, wszelkich, jak to on używał określenia podludzi. On wiedział, że on z tym wszystkim idzie do władzy. Oszukiwał na zewnątrz, ale samego siebie nie oszukiwał. On wiedział, że narodowy socjalizm jest ideologią, jest poglądem skrajnie wrogim innym krajom. Dlatego właśnie 3 lutego 1933 roku, te kilka dni po objęciu urzędu kanclerza, powiedział niemieckim generałom, że jeżeli jeszcze Francja ma mężów stanu, że jeżeli jeszcze tam są ludzie, którzy potrafią trzeźwo myśleć, to wszystkie państwa Europy, za chwilę rzucą się na nas, żeby nas zniszczyć, bo władzę w Niemczech właśnie przejęliśmy my i albo oni zniszczą nas, albo my za kilka lat zniszczymy ich. Czy reprezentując tak skrajne poglądy, mógł je faktycznie zamaskować przed innymi politykami? Nie, realnie nie mógł ich zamaskować, tylko problem polegał na tym, że grupa bardzo dziwnych ludzi o bardzo dziwnych poglądach przejęła nagle władzę w najpotężniejszym państwie Europy. No i w innych krajach. Elity tych państw myślały racjonalnie, myślały: nie, no, Hitler musi się ucywilizować. Hitler musi odrzucić te absurdalne poglądy swojej młodości. Hitler się ucywilizuje, no, przecież to są Niemcy, państwo porządku i prawa. Nie ma przecież możliwości, żeby jacyś skrajni folkiści nie mający dużego poparcia społecznego w rozumieniu folkistów, nie mówię o narodowym socjalizmie. Przejęli władzę w Niemczech i zaczęli realizować jakieś szalone teorie budowy przestrzeni życiowej na wschodzie, wywożenia Żydów na Madagaskar, tworzenia nowych Aryjczyków, koniecznie niebieskookich Blondynów. W Paryżu, w Londynie, w Warszawie zakładano, że Niemcy są nacjonalistami, mogą wywołać jakąś wojnę, ale na pewno nie będą dążyli do podpalenia świata i masowego ludobójstwa, że nie są nienormalni, ale to było fałszywe przeświadczenie. Hitler się nie ucywilizował i Hitler się nie uracjonalizował, pozostał sobą i konsekwentnie dążył do realizacji tych wszystkich koszmarów, które wyczytał jako młody człowiek w Wiedniu w czasopiśmie Ostara Benfelsa, a jego w cudzysłowie koledzy, tacy jak Himmler z Towarzystwa Artamanów, rzeczywiście jak zdobyli władzę, to koniec końców podjęli próbę hodowli nowego człowieka. Czyli to, co przekraczało wyobrażenia nie tyle nawet co przeciętnego człowieka, co elit politycznych innych państw, zaistniało. Ale jeżeli ktoś analizował, skąd wziął się Hitler, jeżeli analizował drogę polityczną tego człowieka i jego ruchu do władzy, to w 1933 roku powinna się zapalić lampka ostrzegawcza. Więc uświadommy sobie to, że zagłada ludobójstwo i to wszystko, czego dopuścił się narodowy socjalizm w II wojnie światowej, to nie wzięło się znikąd. To były poglądy, to były idee, to było szaleństwo, które miało wiele źródeł. Oczywiście bez tych dwóch wielkich katalizatorów, bez klęski Niemiec w I wojnie światowej i bez wielkiego kryzysu gospodarczego przełomu lat 20. i 30., hitleryzm nie zatriumfowałby w Niemczech, ale te zawirowania sprawiły, że stało się inaczej. I w momencie, kiedy nazizm okrzepł, no to właściwie było już tylko odliczanie do katastrofy. Cechą immanentną nazizmu było nienasycenie. I cechą immanentną nazizmu było to, że to, co ci ludzie, Himmler, Hess, Hitler, Rosenberg, Goebbels, to co oni sobie wtłoczyli do głowy, kiedy byli młodzi, to potem tego już nie zmodyfikowali. Doświadczenie życiowe nie miało wpływu na ich poglądy. To też jest irracjonalne, i dlatego nazizmu i hitleryzmu nie należy racjonalizować. Nie jest bowiem prawidłowy zarzut, że my dopiero w wyniku II wojny światowej zrozumieliśmy czym był hitleryzm. W rzeczywistości czym był hitleryzm i czym groził hitleryzm można było doskonale rozumieć już w roku 32 czy 33 właśnie za sprawą tych ideologów przełomu XIX i XX wieku. Istniała już podstawa, aby wiedzieć, że do władzy w Niemczech dochodzą ruchy znacznie bardziej skrajne niż klasyczna, nacjonalistyczna prawica niemiecka i że to koniec końców będzie prowadziło do ogólnoświatowej katastrofy. Dziękuję Ci bardzo, Norbert. Mam nadzieję, że udało nam się pokazać, że Hitler i nazizm to nie był zwykły ruch polityczny w rozgrzanej i rozpolitykowanej Europie tamtych czasów, tylko było to coś zupełnie, zupełnie dziwnego i abstrakcyjnego, nawet na tle ówczesnej, bardzo skomplikowanej mapy politycznej Europy. Także dziękuję Ci ślicznie jeszcze raz i do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Dziękujemy, że byłeś z nami do końca tego odcinka. Odwiedź nas na Facebooku, Instagramie, Twitterze lub TikToku. Wszędzie tam znajdziesz nas wpisując "podcast wojenne historie" do usłyszenia.